Chwała Jezusowi Chrystusowi. Dziękujemy Bogu za wszystko. Jesteśmy wdzięczni tego wieczoru za to, co uczynił Jezus Chrystus w naszym życiu do dzisiaj, ale i za to, co zrobi w przyszłości, bo obiecuje nam, że jest chwalebne życie chrześcijanina. Dziękujemy Bogu. Nie idziemy za naukami ludzkimi, za planami ludzkimi, za zdaniami ludzkimi, które być może prowadzą człowieka do otchłani, albo co najmniej poprowadzą go do rzeczy, które nie mają nic wspólnego z Jezusem Chrystusem, z Bogiem, ale dziękujemy Bogu, bo ten, który nas zaprosił, zaprosił nas zaproszeniem wiecznym i w naszych rękach trzymamy Ewangelię Chrystusową. Trzymamy w naszych rękach. Masz Ewangelię naprzeciwko siebie, bracie i siostro. To jest żywa księga. I wiecie, dlaczego jest żywa? Bo ten, który to napisał, żyje. Wszystkie inne książki umarły, zgasły, albo co najmniej trwają do momentu, jak żyje ten, który napisał. Ale dziękujemy Bogu, bo Ewangelia Chrystusowa jest żywa, bo autor tej księgi żyje i żyje nasza dusza. Amen. Przeczytajmy. Ewangelia świętego Jana. A Jezus zawołał donośnym głosem: kto wierzy we mnie, nie we mnie wierzy, ale w tego, który mnie posłał. Kto mnie widzi, widzi tego, który mnie posłał. Ja jako światłość przyszedłem na świat, aby nie pozostał w ciemności. Nikt, kto wierzy we mnie, a jeśli by kto słuchał słów moich, a nie przestrzegał ich, ja go nie sądzę. Nie przyszedłem bowiem sądzić świata, ale świat zbawić. Kto mną gardzi i nie przyjmuje słów moich, ma swego sędziego. Słowo, które głosiłem, sądzić go będzie w dniu ostatecznym. Bo ja nie z siebie samego mówiłem, ale Ojciec, który mnie posłał. On mi rozkazał, co mam powiedzieć i co mam mówić. I wiem, że przykazanie Jego jest żywotem wiecznym. Przeto, co ja wam mówię, mówię tak, jak mi powiedział Ojciec. Przed świętem Paschy Jezus, wiedząc, iż nadeszła godzina Jego odejścia z tego świata do Ojca, umiłowawszy swoich, którzy byli na świecie, umiłował ich aż do końca. Amen. Dziękujemy Panu. Dziękujemy Jezusowi Chrystusowi. Jezus Chrystus podjął trwałą i niewzruszalną decyzję, aby poszedł do Jeruzalimy. Wie, co się stanie. Wie, bo jest zapisane wszystko to, co stało się w życiu Jezusa Chrystusa. I jest napisane, że przyszła godzina, aby przeszedł z tego świata, i wiedział Jezus Chrystus, że nadeszła godzina, ale jednak podjął trwałą decyzję, aby uczynił wolę Boga, Ojca. Dziękujemy Panu, bo Jezus Chrystus nie przyszedł, aby rozkoszować się w tym świecie, nie przyszedł do świata, aby żył w życiu tak jak inni ludzie, ale Jezus Chrystus przyszedł, aby zbawił świat. I świat, bracia i siostry, byliśmy my. Albo byliśmy dawniej w świecie, bo żyliśmy w świecie. Dziękujemy Bogu. I Jezus Chrystus więc przyszedł, aby wziął nasze ciężary, aby przyszedł wziąć nasze grzechy, aby przyszedł wziął nasze choroby na krzyżu na Golgocie. I teraz jesteśmy wolni, bo wyzwoliła nas krew Chrystusowa, która dzisiaj jeszcze wylewa się. I dzisiaj, jak nie czujesz się wolny, jak czujesz się, że jesteś związany w świecie, w tym wszystkim, co oferuje świat, wezwij krew Chrystusową, aby cię wyzwoliła. Jezus Chrystus oczekuje na ciebie z otwartymi objęciami. Oczekuje na nas z otwartymi objęciami, abyśmy pobiegli do Niego, abyśmy poczuli Jego ciepłość. Dziękujemy Panu. Jezus zawołał donośnym głosem i dzisiaj woła donośnym głosem do ciebie. Do wszystkich ludzi woła donośnym głosem. I co mówi? Kto wierzy we mnie, nie we mnie wierzy, ale w tego, który mnie posłał, czyli w Boga. Dziękujemy Panu. Wierzymy w jednego Boga. W Boga,
który jest żywym i czynnym. Wierzymy w Słowo Boże, w Jezusa Chrystusa. I On, który twierdzi Jezusa Chrystusa, w Jezusie Chrystusie widzi Boga. Dziękujemy Bogu. Kiedyś uczniowie zapytali się Go, pokaż nam Ojca. Zapowiedzieli Jezusowi i Jezus Chrystus powiedział, kto widzi mnie, widzi też Ojca. Dziękujemy Panu. I w obliczu Twojego brata i siostry widzisz Jezusa Chrystusa. Jak zobaczysz się na swojego brata, zobaczysz w obliczu Jego oblicze Jezusa Chrystusa, bo Jezus Chrystus nas na nowo narodził do żywej nadziei i podarował nam Ducha Świętego. Dlaczego? Abyśmy byli rozróżnieni, wyróżnieni ze świata. Byliśmy w świecie, ale teraz nie jesteśmy z tego świata, ale jesteśmy bólem duszy Jezusa Chrystusa. Dziękujemy za to, bo umarł Chrystus za mnie, umarł Chrystus za ciebie, bracie i siostro, bo uczynił to, co mógł. To, co mógł uczynić, aby cię mógł zbawić. I to czyni Jezus Chrystus. Co może, aby zbawił człowieka, który jest w nieszczęściu, w smutku i w grzechu? Woła apostoł Paweł, wszystko uczyniłem dla was, Koryntianie. Nie przyszłem ze słowami mądrości ludzkiej, ale przyszłem, mówi apostoł Paweł, w uniżeniu. Przyszłem w pokorności, którą daje Jezus Chrystus. Nie przyszłem w mądrości świata, ale z mądrością, którą daje Jezus Chrystus. I przemówiłem do was, abyście byli zbawieni. I tego wieczoru Jezus Chrystus przemawia do serc naszych i prosi nas, abyśmy powrócili do Niego, abyśmy znowuż zaczęli nowe życie z Chrystusem, abyśmy zapomnieli o tym, co przeminęło. Jak w naszym sercu jest smutek, ból, jak jest coś, co nas oddala od Jezusa Chrystusa, Pan nas zaprasza znowuż na nową drogę, abyśmy szli razem z Nim. Dziękujemy, bo Jezus Chrystus przemawia donośnym głosem i mówi, że ja jestem światłem świata. I kto idzie za Jezusem Chrystusem, jest naprawdę światłem w świecie. Ludzie zobaczą wasze dobre uczynki i zrozumieją, że jesteście moimi dziećmi. Czujesz się dzieckiem Chrystusa, bracie i siostro. Jesteś światłem w tym świecie. Widzą ludzie twoje dobre uczynki, aby uwierzyli, że ty masz Chrystusa w sobie. Jak nie masz tego, bracie i siostro, tego wieczoru Chrystus woła cię i mówi, chodź do mnie i znowuż weź ode mnie światło. I przyszło światło na świat, ale ludzie nie przyjęli światła, bo ich czyny były w ciemności. W ciemności są ludzie w świecie. Ale przyszła Ewangelia Chrystusowa do naszego życia. Przyszedł sam Jezus Chrystus i wzięliśmy Ewangelię do naszych rąk i zobaczyliśmy światło życia, światło prawdy. I mówi, ale jeśli by kto słuchał słów moich, a nie przestrzegał ich, ja pozostanę w Nim i będę mieszkał w Nim i On przyjdzie do mnie, ale ten, który nie uwierzy, nie będę ja go sądził, ale jest sędzia. Czyli jak nie wierzy ktoś w Chrystusa, nie będzie sądzony. Nie będzie sądzony, kochani bracia, od Chrystusa, ale będzie sądzony od samego Ojca, bo mówi Jezus Chrystus, ja nie przyszłem, abym sądził człowieka, ale abym zbawił człowieka. Dziękujemy Bogu. I wielu ludzi mówi, że ja wierzę w Jezusa Chrystusa i chcemy wierzyć, że naprawdę ludzie wierzą w Jezusa Chrystusa. Ale apostoł Paweł woła w Ewangelii, której trwacie i poprzez którą jesteście zbawieni, czyli człowiek, który weźmie Ewangelię w swoje ręce i zrozumie i pojmie i przyjdzie Jezus Chrystus, aby mu przebaczył, aby wziął jego grzechy,
aby go na nowo narodził, aby podarował mu Ducha Świętego, Jezus Chrystus co uczyni? Zbawi go, kochani bracia. Zbawi go. Ewangelia Chrystusowa jest ta, która zbawia człowieka. Ewangelia Chrystusowa jest ta, która prowadzi człowieka do Królestwa Niebios. Nikt nie zna Królestwa Niebios, jak nie przeczyta Ewangelii Chrystusowej. Dziękujemy Panu. I Królestwo Niebios mieszka w Tobie, bracie i siostro. W nas jest Królestwo Niebios, bo Jezus Chrystus mieszka w nas. W naszym ręku jest, czy Go zmniejszamy, czy dajemy wzrost Jezusowi Chrystusowi. Jezus Chrystus chce wzrastać w naszym sercu. Chce, aby zrozumiało nasze całe serce. Nie chcemy Go mieć w małym miejscu i abyśmy pamiętali Go tylko jak mamy Jego potrzebę albo w jakichś wielkich świętach, ale chce Jezus Chrystus wziąć całe nasze serce, bo umiłował nas wieczną miłością. Kochasz Jezusa Chrystusa? Dziękujemy Bogu. Dziękujemy Jemu, bo On najpierw nas umiłował. I wiele razy mówią nam ludzie, że kochają nas i być może mówią nam prawdę, ale nie są potrzebne wiele rzeczy, aby pokazali co innego. I w dodatku przyjaciele nasi, współpracownicy nasi i z naszej rodziny nawet też mogą mówić, że nas kochają. Ale jak tylko ich nadepniemy na nogę, od razu pokażą im całkowicie co innego. Pokażą im nam inne oblicze. Ale Jezus Chrystus nie jest człowiekiem, jest Bogiem. I cokolwiek zrobisz, cokolwiek uczynisz, Jezus Chrystus Cię kocha. Kocha Cię, jest gotowy, aby Ci przebaczył. Jest gotowy, aby otworzył znowuż objęcie i aby Cię przyjął. Wystarczy tylko, abyś się upamiętał i abyś powiedział z całej swojej duszy: Panie, znowuż powracam do Ciebie, przyjmij mnie proszę. I Jezus Chrystus z otwartymi objęciami oczekuje na Ciebie tego wieczoru. Oczekuje na Ciebie codziennie, aby wziął Cię w objęcia i aby Ci powiedział: dziecko moje, kocham Cię. Dziękujemy Jezusowi Chrystusowi, że nas kocha. Jest jedyny, który możemy powiedzieć, że nas kocha. Wiele razy mówiłem mojej żonie: kocham Cię, tak jak mówimy naszym dzieciom albo naszej rodzinie, że kocham Cię. Ale miłość ta, kochani bracia, ma granice. Ma granice, bo miłość ta jest ludzka. Jest ludzka i wiele razy jest przejściowa i okresowa. Przemija szybko i łatwo. Poprzez jedno słowo, jeden czyn, który nam się nie będzie podobał, ale ten, który naprawdę mówi prawdę i który nas kocha, jest Jezus Chrystus, bo umiłował nas miłością wieczną i pokazał to. Pokazał to na krzyżu, na Golgocie. Dziękujemy Panu. I kto mną gardzi, nie przyjmuje słów moich, ma swego sędziego. I ten, który będzie sądził świat, bo w pewnym momencie staniemy przed naszym Panem, przed Bogiem, aby był sądzony każdy według uczynku Jego. Dziękujemy Panu. Ale przychodzi Jezus Chrystus i mówi, że kto wierzy we mnie, ma wieczne życie. Do sądu nie idzie, ale przechodzi ze śmierci do życia. Ten, który wierzy w Jezusa Chrystusa, ten, który włożył Jezusa Chrystusa do swojego życia, idzie za Nim aż do końca i kocha Go z całego swojego serca, z całych swoich myśli, do sądu nie idzie. Ale co? Przechodzi ze śmierci do życia. Do życia wiecznego, bracia i siostry. W pewnym momencie wszystko przeminie. Lata uciekają. Nigdy nie mogłem sobie wyobrazić, że dotrę do tego wieku, jak miałem 20, 30, 40 lat. Ale jednak dotarłem do tego wieku. Dotarłem, przybliża się koniec. I jak idziemy dalej, koniec jest bliski. Wyobraźcie sobie życie bez Jezusa Chrystusa. Jakbyśmy byli? Bylibyśmy jak te zagubione owce w świecie, który drapie się po głowie. Słyszymy w dziennikach o ludziach, którzy mają psychologiczne problemy. Policjanci zabijają, ludzie robią różne grzeszne rzeczy. Dziękujemy Bogu. Ale człowiek, który podjął w swoim życiu, aby szedł za Jezusem Chrystusem,
wszedł w nowy rozdział swojego życia. Ja przed 15 laty zdecydowałem pójść za Jezusem Chrystusem, jak przyszedł do mojego życia. Ja i moja rodzina. Nie żałuję tego nigdy. Dziękujemy Bogu. Nigdy nie żałuję tego. Bracie i siostro, nie powiedz w swoim sercu, że żałuję, że poszłem za Chrystusem. Nigdy nie pomyśl w taki sposób. Nigdy nie zwracaj swojego wzroku z tyłu do świata i powiedz, ach, jak fajnie było tam w świecie, to co straciłem, to co zostawiłem. Tak jak Izraelici przypomnieli o czosnku i o cebuli z Egiptu i obiecał im Bóg o ziemi obiecanej, mieli naprzeciwko siebie ziemię obiecaną, ale jednak zlekceważyli tą ziemię. Za co? Za czosnek i za cebulę Egiptu. Pan jest w obietnicy swojej prawdziwy i tą obietnicę, którą dał nam, że On nas poprowadzi do wiecznego życia, poprowadzi nas do nieba, jest i będzie trwało w naszym sercu wierny ten, który obiecuje i nie może zaprzeć się temu, co powiedział. Dziękujemy Bogu, bo ja nie z siebie samego mówiłem, ale Ojciec, który mnie posłał, On mi rozkazał. Jest rozkaz Boga do Kościoła Chrystusowego, do nas tego wieczoru. I co mam powiedzieć i co mam mówić? I wiem, że jest przykazanie Jego, jest żywotem wiecznym. Jezus Chrystus zaprasza nas do nowego życia, do życia wiecznego. Nie odrzućmy tego, nie zostawmy tego, ale trzymajmy w naszym sercu paszport, który poprowadzi nas do wiecznego życia. Nie zostawmy z naszych rąk paszportu, bo zostaniemy poprowadzeni do rzeczy trudnych, do rzeczy, których nie znamy, do rzeczy, które przeżyliśmy w przyszłości i wiemy, w jakim stanie byliśmy. Przez to, co ja wam mówię, mówię tak, jak mi powiedział Ojciec. To, co usłyszał i mówił Jezus Chrystus, to mówi też nam dzisiaj, tego wieczoru. Słuchając Jezusa Chrystusa, bracia i siostry, słuchamy samego Boga. Dziękujemy Bogu. I jak nadeszła godzina odejścia z tego świata do Ojca, umiłowawszy swoich, którzy byli na świecie, umiłował ich aż do końca. I to jest obietnica Jezusa Chrystusa dla ludzi Jego. Ludzi Jego jesteśmy my. My, którzy słuchamy Słowo Boże, Ewangelię Chrystusową. Świat na zewnątrz nie zna Chrystusa. Słyszał o Chrystusie. Ludzie na zewnątrz nie są Jego ludźmi. Dobrze byłaby się stali, dobrze byłaby otwarli swoje serca i aby stali się dziećmi Bożymi. Ale tego wieczoru Jezus Chrystus mówi do swoich ludzi, do Kościoła swojego. Mówi, że umiłowawszy swoich, którzy byli na świecie, mówi Jezus Chrystus do uczniów, że ja was wysyłam do świata jak owce między wilkami. I tymi jesteśmy, owcami między wilkami. Jedno zdanie powiesz, jest gotowy człowiek, aby cię ugryzł. Wierzysz w Jezusa Chrystusa, czytasz Ewangelię. Ach, ty biedaku, czytasz Ewangelię? Nie może zrozumieć człowiek znaczenia Ewangelii. Nie może zrozumieć człowiek związek, który ma chrześcijanin z Ewangelią. Bo poprzez to czerpiemy moc, którą daje nam Chrystus. Dziękujemy Bogu. I powinniśmy, bracia i siostry, czytać Ewangelię Chrystusową. Powinniśmy oddawać czas na czytanie Ewangelii, bo poprzez Ewangelię człowiek Boży będzie czerpał moc. I mówi, że stąd będą wiedzieli wszyscy, że jesteście uczniami moimi, jak macie między sobą miłość. I widzicie, jedne przykazanie, które daje Jezus Chrystus swoim uczniom, jedne przykazanie,
które daje Jezus Chrystus nam. Skąd poznają ludzie, że jesteśmy uczniami Chrystusowymi? Jak mamy między sobą miłość, jak kochamy bliźniego i nie tylko, ale jak kochamy cały świat. Ludzie zobaczą nasze dobre uczynki i naprawdę zrozumieją, że mamy Jezusa Chrystusa. Dziękujemy Panu. Pan jest wierny w swojej obietnicy. I ten dobry bój, który zaczęliśmy z Jezusem Chrystusem, wierzymy, że zakończymy chwalebnie, abyśmy żyli wiecznie blisko Jego, który naprawdę nas umiłował wieczną miłością. On naprzód nas umiłował. I jak tego wieczoru, bracie i siostro, nie czujesz miłość Chrystusową, która wypełnia twoje serce, jak Jezus Chrystus jeszcze cię nie dotknął, przybliż się do Niego i powiedz Mu, że ja też chcę Ciebie poznać. Ja chcę żyć to, co żyją chrześcijanie, to, co żyją Twoje dzieci, Chrystusie. Proszę Cię, przyjdź też do mnie. I przyjdzie, bracie i siostro, bo Jezus Chrystus nie ma względu na osobę. Nie może umiłować mnie więcej albo mniej, albo na odwrót, ale umiłował nas miłością wieczną. Dziękujemy Bogu. Tego wieczoru oczekuje na nas wszystkich, abyśmy rzucili się w Jego objęciach, abyśmy rzucili się w objęcia Chrystusowe i abyśmy poczuli Jego ciepłość. Jest gotowy Jezus Chrystus tego wieczoru, aby nas przyjął, aby nam przemówił, jak coś jest w naszym sercu. Wyciągnijmy to z naszego serca, odrzućmy to i powiedzmy wszyscy, chodź Jezusie Chrystusie, tego wieczoru chcemy żyć w dniu, tak jak nas nawiedziłeś i na nas na nowo narodziłeś. Bóg niech nas pobłogosławi. Amen.